Przyjaciele, chciałabym troszkę dzisiaj do Was powiedzieć na temat życia, ponieważ uważam, że tylko życie ma sens i tak naprawdę tylko życie jest opresjonowane. Czyli my musimy zacząć wierzyć w siebie. Ostatnio był u nas Tadzio i opowiedział nam taką anegdotę o swojej babci, która była chora całe życie i lubiła brać zawsze tabletki. Kiedyś z nas zabrakło jej tabletek, chyba tam bodajże bolała ją głowa i Tadziu położył guzik. I babcia położyła guzik. Się okazało, że przestała babcie boleć głowa, rozumiecie? Ja mówię, ale zajawka, w ogóle babcia jakiś tam, wiecie, w ogóle jakiś element wiary babcia miała w sobie. Okazało się, że babcia miała w sobie jakiś element wiary. Połknęła guziczek i raptem przestała ją boleć głowa. Czemu chcę mówić o tym życiu? Dlatego, że jak modliłam się ostatnio, mówię, Boże, w ogóle co powiedzieć? Wiecie, ja w ogóle jestem fanem prostych rzeczy, ale takich mega prostych. Ponieważ Ewangelia jest tak prosta, że aż głupia do zastosowania. I póki my będziemy kombinować i komplikować, tak? I wygłaszać jakieś tam teologiczne mowy, to w ogóle nie o to chodzi. Te rzeczy w ogóle nie mają sensu. Nasza dzisiejsza pozycja w Bogu, realna, to jest pozycja Twojego czego? Doświadczenia. Wszystko inne to teoria. Dlatego Bóg tak napiera na życie. Życie. Życie uwalniające się w nas i przez nas. Tak naprawdę tylko to ma sens. Nic innego nie ma sensu. To tak samo jak z tym pragnieniem, tak? Rób tylko to, co pragniesz, a resztę przetnij. I wiecie co? To tak jak jest... Z odrzuceniem, że jest to silny duch. Dlaczego jest taki silny? Dlatego, że kiedyś Bóg odsunął od siebie z uwagi na grzech Adama i Ewę. I tak samo jest dla nas, wierzących ludzi, pokuszenie, aby chodzić w dobrym i złym, tak? Ale nie w żywym. Ja to zawsze mówię. Z żywego wyjdzie dobre, ale z dobrego nigdy nie wyjdzie żywe. Nie możemy zamienić tych rzeczy. Z żywego wyjdzie dobre. Ale z dobrego żywy nie wyjdzie, dlatego każdy się musi narodzić na nowo, tak? Bo wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Otwórzcie sobie Biblię na pierwszej księdze Mojżeszowej. Pierwsza księga Mojżeszowa, drugi rozdział. A propos jeszcze, słuchajcie, jak rozważałam, mówię w ogóle powiedzieć o życiu, czy nie powiedzieć. I posłuchajcie, jestem na mieście. I przychodzi koło mnie kobieta. U nas w Nasielsku jest taki duży dom pomocy społecznej. I przychodziła koło mnie kobieta i ona prowadziła swojego podopiecznego, chłopca niedużego. Widziałam, że jest zdemonizowany, źle wyglądał, miał wykrzywioną buzię i tak dalej. I przychodząc koło mnie, wydał nieziemski głos i się na mnie rzucił i zaczął mnie gryźć. Ja mówię, ale jazda. W ogóle, ale jazda. Natychmiast położyłam na niego ręce. Zgromiłam w ogóle wszystkie demony, które tam w ogóle w nim były. Rozumiecie? W ogóle mówię, okej, mówię o życiu. W ogóle rozumiecie? Diabeł nienawidzi życia. Diabeł nienawidzi życia. Jest Chrystus i Antychryst. Diabeł nienawidzi życia i diabeł będzie torpedował, zaznaczam, tylko życie. Tylko życie będzie torpedował diabeł. Pierwsza księga Mojżeszowa, drugi rozdział, ósmy werset. Potem zasadził Pan Bóg ogród w Edenie na wschodzie, tam umieścił człowieka, którego stworzył. I sprawił Pan Bóg, że wyrosło z ziemi wszelkie drzewo przyjemne do oglądania i dobre do jedzenia oraz drzewo życia w środku ogrodu i drzewo poznania dobra i zła. I 17 werset. Ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. Posłuchajcie. To jest w ogóle reklama Boga. Nie jedz z drzewa poznania dobra i zła. Nie jedz z tego drzewa. Nie funkcjonuj w systemie dobra i zła. Dlaczego? Bo to jest skazane na śmierć. To jest śmiercionośne. Funkcjonowanie w systemie dobra i zła jest śmiercionośne. Rozumiecie? On przewidział nasze życie, tak? Że my będziemy funkcjonowali w życiu. On powiedział, że On przyszedł po to, aby Jego owce miały życie, jakie w obfitości. Bóg przewidział dla nas życie. Rozumiecie?
Żebyście nic z tego więcej dzisiaj nie zapamiętali, to pamiętaj, w twoim życiu chodzi tylko i wyłącznie o życie, o twoje przeżycie z Bogiem. I to będzie torpedował diabeł. Diabeł będzie robił wszystko w twoim życiu, żebyś ty nie doświadczył życia. On cię będzie zajmował różnymi rzeczami, on będzie wzbudzał w tobie różne rzeczy, po to, żebyś nie doświadczał życia. Po to, żebyś głęboko nie wpuszczał Chrystusa, tak? Żebyś nie doświadczył życia wewnątrz siebie, tak? I żebyś potem tego życia nie uwolnił. Zobaczcie dzisiejsze uwielbienie. Mieliśmy chwilkę próby. Staraliśmy się, coś próbowaliśmy razem rzeźbić. Jest nowy z nami, jest Przemek. Przemek super gra, coś tam nam w ogóle nie wychodziło. Ale co postanowiliśmy? W ogóle wierzymy sobie. Dlaczego? Bo Bóg mieszka w nas. Amen? Wierzymy sobie. I co zrobiliśmy? Zaprezentowaliśmy życie. Życie. Życie Boga. Tylko, rozumiecie? Tylko to jest istotne. Tylko to jest ważne. Celem twoim tutaj na ziemi nie jest to, abyś posiadł informację, która ciebie ubogaci. Celem jest to, abyś doświadczył. Dlatego Jezus powiedział, że On przyszedł, tak? Abyśmy Go poznali i doświadczyli. On nie chce, żebyśmy tylko o Nim słyszeli. Wiecie, dzisiaj rozwadnia się pewne, znaczy rozwadnia się, mówi się pewne rzeczy, a tak naprawdę wiele z tych rzeczy zawiera się tylko w tej podstawowej informacji. Narodzenie na nowo. Narodzenie na nowo. Dzisiaj dla wielu narodzenie na nowo nic nie znaczy. Ono straciło na wartości. Rozumiecie? Straciło na wartości. Ludzie próbują robić różne rzeczy. Próbują w ogóle, wiecie, jakąś historię do tego wszystkiego dorabiać. Wczoraj tutaj na szkole rozmawiałam z pewnym człowiekiem, on w ogóle mówi, ale o co chodzi, ja mam cyrk w głowie, w ogóle, wiesz, co ja mam w ogóle zrobić? Ja wie, narodziłeś się na nowo z Bożego Ducha? Tak, to zaufaj Jezusowi. Rozumiesz? Nakładaj rączki swoje na swoją głowę, prorokuj do swojego umysłu, tak? I doświadczaj życia. Wpuszczaj krok po kroku Chrystusa do różnych dziedzin swojego życia. Rozumiecie? Wiecie, w ogóle nic innego nie działa. Nic innego nie działa. Działa tylko to, czego doświadczysz. To jest twoje realne życie. Czyli twoje realne dzisiaj miejsce w Bogu to jest miejsce twojego doświadczenia. A diabeł zrobi wszystko, żebyś nie doświadczył życia. Rozumiecie? Diabeł zrobi wszystko, żeby nie doświadczyć życia. Ja w wielu przypadkach brałam udział w różnych uwielbieniach. Rozumiecie? I w tej akurat służbie chodzi o to, aby nie uwolnić życia. Diabeł zrobi wszystko. Wszystko. Powoła świetnych Greków. Powoła po prostu, ja nie wiem w ogóle kogo, rozumiecie? Żeby to tylko było poprawne, mądre, przyjemne dla ucha, aby nie uwolnić życia. Żeby życie nie uwolnić. Rozumiecie? Żeby po prostu nie uwolnić życia. Otwórzcie sobie list świętego Pawła do Filipian, żeby też nie być gołosłowną, więc tam jest napisane o poznaniu i o doznaniu. To jest list do Filipian 3:10. Czyli bardzo ważne jest to, aby ta informacja, którą ty dzisiaj posiadasz, czyli wiedza, którą ty zdobyłeś, tak? Czyli nauczanie, które ty słuchasz, aby one stały się twoim doświadczeniem. To jest mega ważne. To jest mega ważne, przyjaciele, naprawdę, wiecie, bo to w ogóle nie o to chodzi, że ja w ogóle marzę o tym, mówię, w ogóle pełne mocy uwielbienie i krótkie poselstwa w mocy, pełne ognia w ogóle i niech to trafia jak młot w ludzkie serca. Rozumiecie, my nie potrzebujemy półtora godzinnych wywodów teologicznych, my tego w ogóle nie potrzebujemy. Dlaczego? Bo to nas nie buduje, to nas nie buduje, rozumiecie? Buduje nas prawda. I życie. Prawda i życie. Ja ostatnio tak w ogóle mówię, wiecie, o tej opresji, a propos nawet składania świadectwa. Zawsze w ogóle o co chodzi też ze składaniem świadectw. W ogóle składaj świadectwo zgodnie z autentycznym twoim przeżyciem. Ono się, wiecie, ono z czasem ubogaca się, tak? No właśnie o tym rozmawialiśmy. Ono się ubogaca i ono jest coraz bardziej kolorowe, ale ono przede wszystkim musi być prawdziwe. Ono musi być prawdziwe. Jak spotkałeś Chrystusa na Wersalce, to powiedz, żeby spotkałeś na Wersalce. Nie mów, że jak leżałeś w wannie.
Rozumiecie? Bóg przyznaje się tylko do prawdy, bo On wie, gdzie się z Tobą spotkał. On wie, kiedy było miejsce Waszego spotkania. Rozumiecie? I tylko to jest życie. I tylko to jest życie. I jeśli my nie uwalniamy życia, tak, z perspektywy naszego doświadczenia, to my nie prezentujemy Chrystusa, przepraszam. To nie jest prezentowanie Chrystusa. Nie uwalnianie życia, to nie jest prezentowanie Chrystusa. Kiedy Ty nie uwalniasz życia, a wielokrotnie życie, to będzie prawda. To jest miejsce Twojego doświadczenia i na to jest opresja. Opresja jest, wyjdź w ogóle, powiedz coś innego, a nie powiedz prawdy, a właśnie powiem prawdę. A właśnie powiem, dlaczego? W ogóle dlaczego ludzie nie chcą mówić prawdy? Bo się wstydzą, bo się boją. Bo się wstydzą, bo się boją. Rozumiecie? Wczoraj był dzień dziadka, okazało się, że nasze dzieci dały dziadkowi prezent dla babci. Dzisiaj jest dzień dziadka, dzieci wczoraj. Moje dzieci obdarowały wczoraj dziadka, w ogóle nie mam łatwiej relacji z moim ojcem, dałem mu szkatułkę na biżuterię. W ogóle mówię, teraz jak pójdę, to w ogóle, rozumiecie? Teraz jak pójdę, to mi coś w ogóle powie. Ostatnio też mi się przypomniała taka sytuacja a propos lęku, jaki tam generalnie mój tata na mnie gdzieś tam nakładał. U nas w domu było tak, że nie chrupało się paluszkami. Kiedy wieczorem się zasiadaliśmy wszyscy do oglądania telewizji i mama kupowała paluszki lub landrynki, a tata, nie chrupie się w domu. W domu się nie chrupie. Wiecie, jak ja oglądałam za dzieciaka telewizję? Trzymałam paluszki w buzi do tego momentu, aż mi zmięknął. Ja w ogóle, wiecie, w ogóle siedziałam koło mojego taty, ja się bałam chrupnąć. Jak chrupnę, rozumiecie, jak chrupnę paluszka, to dostanę w łeb. Tak miałam w domu, tak mnie tata w ogóle poczęstował lękiem. Rozumiecie? Tatuś mój w ogóle kochany. Oczywiście kochany mój tatuś. Posłuchajcie, lęk, tak, jest z piekła rodem. Nie bój się uwalniać prawdy. Nie bój się uwalniać tego, co jest wewnątrz ciebie. Słuchajcie, tylko to ma sens. Naprawdę. Zobaczcie, Michał powiedział dzisiaj super świadectwo na temat pieniędzy. Ja jeszcze wczoraj, chyba o 12:30, udostępniłam to na swojej stronie. Natychmiast polubił to pan z Nasielska. Ja wiem, ale jazda w ogóle mnie. Pan z Nasielska polubił to, co w ogóle udostępnił Michał i napisał, a propos tamtego, co napisał, brawo Mateusz. To jest brawo dla ewangelisty Mateusza, tak? Brawo Mateusz. W ogóle facet jakiś tam z Nasielska, rozumiecie? Zaczynają nas słuchać ludzie z Nasielska. Pozdrawiamy ludzi z Nasielska. Otwórzcie teraz tę piątą Księgę Mojżeszową, 30, 19, 19, 20. Biorą dziś przeciwko Wam na świadków niebo i ziemię. Położyłem dziś przed Tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz przeto życie, abyś żył Ty i Twoje potomstwo. I wiecie co? My to wszyscy znamy. I w ogóle my już nic nie powiemy, czego ktoś już kiedyś nie powiedział. Bo tak naprawdę my powtarzamy tylko i wyłącznie po Jezusie. Wiecie, ktoś ostatnio do mnie mówi, ale wiesz, bo ja tam umieściłem Twoją myśl. Ja mówię, a ja czyjąś. Nie martw się. Nie martw się. Bo tak naprawdę my powtarzamy po Jezusie. My wszyscy powtarzamy po Jezusie. Rozumiecie? Co jest świeżego w naszym życiu? Twoje przeżycie z Nim. Twoje przeżycie z Nim to jest świadectwo. To jest jedyne świadectwo na to, że Bóg w Tobie mieszka. Nie teologia, rozumiecie? Nie teologia, ale Twoje życie. Twoje życie. Twoje doświadczenie. Zobaczcie, Bóg bierze na świadków niebo i ziemię. On bierze na świadków dziś niebo i ziemię. I co On reklamuje? Życie. Wybierz, człowieku, życie. I ludzie mówią, a to bo to wiesz, bo to o Jezusa. Ja mówię, uspokój się, daj spokój w ogóle. Wszyscy mamy Jezusa, idziemy do nieba i tak dalej. To chodzi o prezentowanie życia. O prezentowanie życia. Zobaczcie, wiecie, tylko o to jest walka. Naprawdę, diabeł tylko te rzeczy opresjonuje. Jak my prowadziliśmy pierwszy kościół, zajawka po prostu nie z tej ziemi. Rozumiecie? Mieliśmy naprawdę mega namaszczone uwielbienie. Natychmiast na skutek tej służby powstała antysłużba. Na skutek tej służby powstała natychmiast antysłużba. Natychmiast pojawiła się osoba, która oznajmiła, że ona właśnie to będzie prowadzić. Ja mówię, i przykro mi, to miejsce jest zajęte. Wy będziecie nas.
władzę mieli nad nami taką, że byli właścicielami tej ziemi. Taka była władza ich nad nami, że oni po prostu byli właścicielami tej ziemi. Wypędzili nas, rozumiecie? Wiecie, jaki jest efekt? Rozbili się o ścianę swojego egoizmu głupiego. Rozbili się o ścianę swojego egoizmu. Efekt jest taki, nie ma tam żadnego uwielbienia, nie ma tam żadnego kościoła. Rozumiecie? Ludzie są zaburzeni w ogóle i potrzebują dzisiaj Ewangelii. I potrzebują dzisiaj Ewangelii. I chcę ci powiedzieć, że każde życie, które będzie powstawało w tobie, tak, natychmiast będzie się wzbudzało antyżycie. Diabeł cię będzie atakował antyżyciem. Cokolwiek postanowisz w wierze, natychmiast cię diabeł będzie chciał atakować. Antyżyciem, tak? Antychrystusem. W ogóle te rzeczy trzeba brać w swoim życiu, że w ogóle my przede wszystkim potrzebujemy te rzeczy wiedzieć. Rozumiecie? Potrzebujemy to wiedzieć. Dlatego my nie możemy być osobami rannymi. Nie możemy być osobami rannymi, ponieważ osoba ranna to osoba niewidoma. Osoba ranna to osoba taka, która nie widzi. Która nie widzi. A Chrystus tak naprawdę już nic dla nas więcej nie może zrobić. Rozumiecie? Ponieważ On oddał siebie samego. Ale On teraz mówi, ty musisz mnie zjawiać. Ty musisz mnie doświadczać. Ty musisz mnie po prostu każdego dnia zjadać. Ty musisz mnie wpuszczać w patologiczne sytuacje twojego życia. To nie są łatwe historie. To nie są łatwe historie, przyjaciele, ale uwierzcie, nic innego nie ma sensu. Jakiekolwiek my tutaj namaszczenie wzbudzimy, może być uwielbienie takie, że w ogóle wiecie, będziemy tutaj tańczyć i tak dalej. Jeśli ty w swoim osobistym życiu nie będziesz przeżywał Chrystusa, na nic to wszystko. Rozumiecie? Na nic to wszystko. I na to jest opresja. Nie ma opresji na teologię, nie ma opresji na głupotę. Opresja jest na życie. Na życie. Jestem fanem w ogóle zwiastowania w ogniu. Rozumiecie? Zwiastowania Ewangelii w ogniu. Wszystko w ogóle jak dla króla. Kiedyś taki człowiek w ogóle powiedział, mówi, jak uwielbiasz, to tak jak w ogóle to jest uwielbienie dla króla. Nie dla ciebie. Więc nieważne, co ty chcesz. Tu nie ma w ogóle, tu w ogóle nie ma szukania swego. Tu nie ma szukania swego. Każdy egoista nie odnajdzie się w tym kościele. W ogóle nikt się nie odnajdzie. Żaden egoista nie odnajdzie się w kościele mocy. Rozumiecie? No to w ogóle, no w ogóle no przykra sytuacja, ale w ogóle rozumiecie? No nikt się tu nie odnajdzie. Odnajdą się ludzie, którzy zjadają Chrystusa. Odnajdą się ludzie, którzy każdego dnia w ogóle jedzą Boga. W ogóle jemy Ciebie, Chryste, pijemy w ogóle Ciebie, biorę Cię do każdej sytuacji mojego życia, do każdej patologii, tak? W ogóle staję, patrzę, tak jak Jezus przyszedł, żeby wskrzesić Łazarza, tak? Co w ogóle, On nie wyjdzie, nie wykopie kamienia, bo co On powiedział? Odstaw kamień. Ty musisz ten kamień odstawić sam. Odstawiasz a propos życia, a propos doświadczenia życia. Chcesz doświadczyć życia? Kopnij ten kamień. Kto jest w środku? Zabandażowany Łazarz. Zabandażowane twoje chore miejsca. Nieuleczone miejsca. Rozumiecie? A to nie o to chodzi, żeby całe życie opowiadać, jak spotkałem Jezusa. Co przeżyłeś wczoraj z Bogiem? W ogóle co wczoraj przeżyłeś z Bogiem? Tak? Co przeżyłeś dzisiaj w ogóle z Bogiem? Rozumiecie? Tylko życie. Jezus reklamuje życie. Nie zjadaj z drzewa dobra i zła, bo umrzesz na wieki. W ogóle, wiecie, no w ogóle no Bóg tak w ogóle powiedział. I teraz tak, zgadzamy się z Nim, czy się z Nim nie zgadzamy? Ja się z Nim zgadzam. Ja się z Nim zgadzam. Wielokrotnie coś jest poprawne. Jakoś tam wypadałoby, żeby się zachowała w poprawny sposób, ale ja nie chcę się zachować w poprawny. To, co robiliśmy dzisiaj, coś wam powiem, to nie jest poprawne, wyklinął nas za to. Za te tańce, za to w ogóle jeszcze, rozumiecie, to w ogóle ja już to widzę. W ogóle do wszystkich prześladowców Kościoła Mocy jest z nami okej. Okay. Rozumiecie? Ale to jest prezentowanie życia. To jest prezentowanie życia. Jeśli ja nie uwierzę, że to, co jest wewnątrz mnie, to jest Chrystus,
To jest życie. To przecież ja tam w ogóle usiądę. Przecież ja tu nic nie zrobię. Ja wezmę ten mikrofon i nic nie zrobię. I w ogóle ustanę. To w ogóle w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Rozumiecie? Uwielbiam te sprawy. Prezentuj tylko życie. Tylko życie prezentuj. Wiecie, ja w ogóle wierzę osobiście, że dojdziemy do takiego miejsca w tym kościele, że naprawdę będziemy uwalniali krótkie poselstwa. Krótkie. Będzie 3-godzinne uwielbienie na dzień dobry, tak? I zwiastowanie w mocy. Tylko to się liczy. I zwiastowanie w mocy, tak? Będzie obrzezywało twoje serce. Rozumiecie? A te wykłady 1,5-godzinne, które co? Nic nie wnoszą. Nic nie wnoszą. Chcę ci powiedzieć, że ty już nie potrzebujesz dalej żadnych informacji. Tak naprawdę to w ogóle w tym nowym narodzeniu zawiera się wszystko. W nowym, skracając historię, to w ogóle w nowym narodzeniu zawiera się wszystko. Wszystko. Dzisiaj jest to rozłożone na części pierwsze. Tak? Chrystus kiedyś powiedział, kto chce być pierwszy wśród was, niech stanie się sługą. Boże, ale co to znaczy? Fartuszek. Fartuszek się na siebie zakłada. Jak chcesz jeszcze w ogóle, wiesz, żeby dobrze wyglądał, to wyszyj go sobie w kwiatki. Ale załóż na siebie fartuszek. Ponieważ ten, kto chce być pośród was pierwszy, musi się stać sługą. Sługą, czyli przykładem. We wszystkim. Rozumiecie? We wszystkim. Reklama życia. Sam Bóg reklamuje życie. Wybierz życie, żebyś żył ty i twoje potomstwo. Wybierz życie, żebyś żył ty i twoje potomstwo. To znaczy wybierz życie, abyś żył ty i wszystko, co będziesz płodził. Wszystko, co będziesz płodził, będzie żyło, o ile ty będziesz funkcjonował w zasadach życia. O ile ty poważnie podejdziesz do tematu wpuszczania Chrystusa, tak? W ogóle w te wszystkie patologiczne historie swojego życia. Ja jeszcze raz przytoczę taki bardzo intymny nasz przykład. Wiecie, Artur w starym życiu mnie zdradzał. Ja to zawsze mówiłam, ze wszystkim, co mnie uciekało na drzewo. Dzisiaj o tym mówię śmiało, w ogóle mnie to nie boli i tak dalej. Też nie było dla mnie łatwą informacją dowiedzieć się, że mój mężczyzna miał skłonności homoseksualne, ale w ogóle wiesz, Chrystus dał nam nowe życie. Ale kiedy narodziliśmy się na nowo z Bożego Ducha, tak, to w mojej głowie, tak, było mnóstwo dziwnych informacji, starych informacji. I ja na przykład miałam problem, jak gdyby z naszym w ogóle poszyciem seksualnym, rozumiecie? Ja w ogóle to w ogóle dla mnie mogłoby tego nie być. W ogóle dla mnie by mogło tego nie być, a tu się okazuje, że w ogóle oddaj żonę mężowi, co jemu się należy i ty mężu żonie, tak? Więc w ogóle mówię, i chyba jest to ważny temat, te pożycie seksualne, mówię, ale jazda, mnie się nie chce, jemu się chce, on napiera, ja uciekam. O, w ogóle wiecie, on gorący, ona zimna, w ogóle, no, nie pójdzie nam razem. Nie pójdzie nam razem. I w ogóle mówię, Jezu, ja w ogóle potrzebuję uzdrowienia w tej dziedzinie. Ja potrzebuję uzdrowienia w tej dziedzinie. Rozumiecie? I wpuściłam Chrystusa. Tak? I przestałam podczas uprawiania seksu z moim mężem obserwować jego, co on tam sobie wyobraża. Czy on widzi Renatę, czy on widzi Jolkę. Rozumiesz? Ja uwierzyłam w to, co mówi Biblia, że stare przeminęło. Uwierz jemu, jak ci mówi, że cię kocha, to cię kocha. Rozumiecie? I to jest prosta Ewangelia. Tak prosta, że aż głupia, żeby ją zastosować. Ludzie kombinują w ogóle na spotkanie, spotkania uzdrowieńcze, jakieś odnowi w ogóle wspomnień, odnowi w ogóle przeżyć, a to nie działa. Działa to, że ty w ogóle Chrystusa wpuścisz w miejsce rany. W miejsce rany. Podam wam przykład rannego człowieka. Nie będzie to łatwy przykład, ale przykład. Byliśmy kiedyś w takim kościele i zobaczyliśmy pewną służbę. To była służba wstawiennicza. Usługiwaliśmy tam z Arturem, siedzieliśmy sobie z pastorem na przednich rzędach. I tu w ogóle, wiecie, no kazalnica i tam z boku były takie malutkie drzwi. I nagle wychodzi sznur ludzi, takim wiecie, w takim w ogóle szeregu i tak dalej. Siadają na tych przednich rzędach, zakładają nogę na nogę, ręce na, jakby rękę na rękę. Minę mają tak straszną,
Pytam się tego pastora, mówię, kto to jest? On mówi, moja służba wstawiennicza. Ja mówię, oni cię nienawidzą. Ja mówię, to są buntownicy. Rozumiecie? Ja mówię, i w ogóle mówię, nie może być wstawiennikiem ktoś, kto cię nienawidzi. Rozumiesz? W ogóle, słuchajcie, wszędzie siedzieli. Ja mówię, w ogóle szok. I wtedy mi w ogóle Bóg pokazał, ranna osoba. Ranna osoba, która na przykład nie rozprawiła się z tym, że władza jest ku dobremu. Tak? Kiedyś taka moja koleżanka, która mi robiła paznokcie, opadała mi jej świadectwo i mówiła mi właśnie o... Ona mówi, wiesz co, taką mam dziwną sytuację w moim życiu, że jak widzę policję, to jakoś tak robię w ogóle. Ja mówię, Basia, ty jesteś taka porządna. Przecież ty jesteś nauczycielka. Dlaczego w ogóle tak robisz? Ona mówi, no nie wiem, w ogóle nie mam pojęcia, dlaczego ja tak robię. Rozumiecie? Rany! Rany wewnątrz ludzi. No bo w ogóle wyobrażasz sobie, ja też kiedyś, w ogóle kiedyś jak do nas przyjeżdżała policja, to w ogóle psiarnia, psy, jakieś tam wywłoki i tak dalej, i tak dalej. Tak? Ale kiedy ja z Bogiem chodzę, tak? I ja w ogóle rozumiem, to w ogóle ja nie mam problemu z policją. W ogóle policja jest nie ku dobremu. Ja nie mam problemu z policją. Ja nie mam problemu z władzą. Bo ja daję Bogu leczyć rany w sobie. I kiedy ja mu daję leczyć rany w sobie, to ze mnie może wyjść życie. Czemu? Bo się nie wstydzę i się nie boję. Dwie rzeczy będą wobec ciebie występowały, tak? Żebyś nie uwalniał życia. Lęk i wstyd. Lęk i wstyd to są gałązki odrzucenia. Korzeniem jest odrzucenie. Ja zawsze mówię, jak rozwalisz odrzucenie, to gałązki zwiędną. Dlaczego? Bo nie będą wody dostawały. Jak rozwalisz odrzucenie, tak? To gałązki zrobią tak. A potem tylko kopniesz i gałązka odpadnie. To są naprawdę, wiecie, bardzo proste rzeczy. I gdzie tu jest w ogóle miejsce? W ogóle nie trzeba się męczyć. W ogóle nie trzeba się męczyć. A propos jeszcze ewangelizacji. Zobaczcie, wyszliśmy teraz na ulicę, tańczyliśmy, tak? W ogóle wszyscy jakby głosimy super, tak? I tylko to ma sens. Głoszenie w mocy swojego, osobistego świadectwa. Ja to zawsze mówię, w swojej historii nie można się pomylić. Nigdy nie pomylisz się we własnej historii. Jak będziesz składał świadectwo, jak będziesz mówił o kimś, to się pomylisz. Jak będziesz opowiadał o sytuacji, która się w twoim życiu nie wydarzyła, to się pomylisz. Ale jak opowiesz o sobie, to coś ci powiem. To będzie żywe i namaszczone. Jakkolwiek to powiesz, to będzie żywe i namaszczone. I tylko to jest w stanie dotknąć życia ludzi. Wszystko inne to kibel. Sarcia nasza grała na pianinie. Ile? Przez 2 lata, tak? Tak, przez 2 lata grała na tym pianinie. Fajnie śpiewa, coś tam sobie plumka na tym pianinie. I ja gdzieś tam ją tak zmuszałam, żeby ona na tym pianinie grała i tak dalej. I wiecie co? I w pewnym momencie tak siedzimy, tam odrabiamy sobie biologię. Rysowała sobie rybkę, bo omawialiśmy budowę ryby. Ja mówię, tylko szybko, bo nie ma czasu, mówię, namaluj rybkę, tak? Bo opiszemy ją, wiesz, i tak dalej. I namalowała rybkę. Namalowała taką rybkę, w ogóle ja mówię, rybka, pokazała ją Arturowi, nie jakaś taka zwykła rybka. Po prostu namalowała piękną rybkę. Rybka piękna, falowana, tu przycieniona, tu niebieska, tu taka, tu szara. A rozumiecie? Ja mówię, Sara, czy ty byś chciała chodzić, mówię, na jakieś zajęcia plastyczne? Ja mówię, a nie chcesz pianina? Natychmiast w ogóle mówię, uwalniam ją od tego pianina. 6 dych w kieszeni, rozumiecie? 60 zł w kieszeni. W ogóle, o życie, w ogóle życie przyszło. Przyszło życie do portfela, 60 zł do portfela. Sara woli malować rybkę na pianinie, nie chce grać. Aczkolwiek być może nie taki nauczyciel. Ale o co w ogóle chodzi, rozumiecie? Tylko takie rzeczy mają sens. Tylko takie rzeczy mają sens. I teraz jakbyśmy mieli skończyć spotkanie, co z tego zapamiętacie? Tylko życie ma sens. Amen. Tylko życie ma sens. Chyba zakończymy, naprawdę. Człowiek ranny to człowiek taki, którego nie bierzemy w ogóle pod uwagę. Jeżeli są ranne dziedziny w twoim życiu, tak? Takie w ogóle, gdzie jeszcze być może nawet kamienia żadnego nie odwaliłeś, w ogóle łazarza nie odbandażowałeś, tak? I jeśli widzisz te dziedziny w swoim życiu, to w ogóle z nimi nie rozmawiaj. W ogóle z nimi nie rozmawiaj. W ogóle nie wolno ci z nimi rozmawiać, ponieważ te dziedziny twojego życia kłamią.
One kłamią, one nie są prawdziwe. Prawdziwe są tylko te, gdzie doświadczyłeś życia. Tylko to jest prawdziwe. Naprawdę, posłuchajcie, w ogóle tylko to ma sens. Tylko uwalnianie życia i tylko przeżywanie Boga ma sens. Każda dziedzina życia, w której ty nie przeżywasz Boga, to jest po prostu sucha teologia. I ja często przyglądam się właśnie na jakieś, powiedzmy, głoszenia, czy na ewangelizację i tak dalej. Mówię, Boże, w ogóle to nie o to chodzi. W ogóle zero w tym namaszczenia, zero w tym ognia. W ogóle zero w tym przeżycia, rozumiecie? To jest takie poprawne. I zawsze będziemy kuszeni do tego, aby wygłaszać do ludzi pewnego rodzaju teologię, aby mówić do ludzi rzeczy, których nie przeżywamy. Ale chcę ci powiedzieć, że fałsz jest do trzaśnięcia, bo na fałszu nie ma namaszczenia. Nie ma namaszczenia na fałszu. Rozumiecie? Bóg namaszcza tylko prawdę. I tylko prawda ma sens. Ja w ogóle mało znam Przemka, ale ja w ogóle ufam jemu, że on uderzając w te klawisze, tak? On tu w ogóle nie narobi siary. Rozumiecie? A przecież ja go nie znam. Ja nie wiem, jakie on ma umiejętności. Wiecie? My, żeby dalej dobrze funkcjonować, potrzebujemy mieć ze sobą próby. Tak? Ale dzisiaj uruchomiliśmy wiarę w to, że pójdzie nam razem. I co z tego wyszło? Życie z tego wyszło. Po prostu wyszło z tego życie. W ogóle ludzie chcieliby ominąć temat życia. A to w ogóle niech to zapadnie też dzisiaj do waszych głów, że Bóg przeklął drzewo poznania dobra i zła. Nie jedz z tego drzewa. Nie jedz. Rozpraw się, tak? Z korzeniem odrzucenia. Poodrywaj gałązki lęku i zawstydzenia. Rozumiecie? I w ogóle do boju, Boża armią. Do przeżywania Boga. Nie do teologii i zdobywania informacji. Dla mnie każda informacja to jest natychmiast patelnia. Informacja, patelnia. Informacja, patelnia. Tak? W ogóle bez zjedzenia tego, to w ogóle nie ma sensu. To każda informacja nieprzeżyta buduje w tobie teologię. Teologię w tobie buduje. I dzisiaj spójrz w siebie i zobacz, ile masz informacji. A w tym kościele złożyliśmy potężną informację. Potężną informację. Rozumiecie? Potężna informacja. I ta informacja, jeśli ona się zamieni w praktykę, to wiecie, co ona wzbudzi? Ona wzbudzi życie. To życie po prostu wzbudzi. To wzbudzi życie. Ja w ogóle mówię, Boże, ja chcę mówić tylko o tym, co przeżywam, tak? A to, czego nie wiem, to biorę na warsztat w moim życiu. Jeśli ja nie przeżywam czegoś, tak? To ja to po prostu biorę na warsztat w moim życiu. Nie chcę ludziom opowiadać teologicznych rzeczy, bo to jest śmiercionośne. To jest po prostu śmierć. To nic nie wnosi. Pełno tej śmierci jest, wiecie, w kościele na przykład katolickim. Stoi w ogóle ksiądz i tak jak ostatnio Artur powiedział, robi nauki przedmałżeńskie. Jakie? Rozumiecie? Ale w kościołach protestanckich jest podobna ściema. Wychodzą ludzie i zabierają głos w rzeczach, o których w ogóle nie mają zielonego pojęcia. Ja wiem, jakie ty masz pojęcie o wychowaniu dzieci, jak ty dzieci nie masz? Jakie ty w ogóle nie mów do mnie nic o małżeństwie? Rozumiesz? Bo ty w ogóle nie masz męża. Wiesz? W ogóle nie mów do mnie nic o tych rzeczach, ale ubogać mnie swoim przeżyciem. Pobłogosław mnie na miłość boską tym, co przeżywasz z Bogiem. Rozumiecie? Wiecie, czego potrzebujemy? Tu, na tym miejscu, potrzebujemy, aby każda osoba, która będzie stawała, aby prezentowała życie. Każda osoba, każda służba, przez każdą osobę, przez każdą służbę tylko ma się prezentować życie. I tego się nie robi przez nałożenie rąk, tylko przez osobistą decyzję, że Panie Jezu, ja decyduję, tak, że ja będę Cię przeżywać, że ja każdego dnia będę brała na warsztat, tak, zabandażowane i tak zwane zepchnięte na dół problemy w moim życiu. Ja w ogóle wyciągnę do wierzchu wszystko. Wyciągnę do korzenia egoizm, tak, wszystko wyciągnę. Żebym się tutaj miał zapalić, albo miała zapalić, to wyjdę i powiem o tym, tak? O czym bym nigdy nie powiedziała. Jeśli ty nie doświadczysz tych rzeczy, to w ogóle wiecie, co powiesz ludziom? Jak chcesz powiedzieć ludziom Ewangelię bez osobistego spotkania z Chrystusem?
Rozumiecie? Więc w ogóle nie ma czegoś takiego. Ja nieraz słyszę różne rzeczy i mówię, Boże, ludzie powiedzieli wszystko. Wszystko powiedzieli, ale nie powiedzieli kluczowej rzeczy. Jak spotkali Jezusa? Jak spotkałeś Jezusa? Tak? Jak Go spotkałeś? Jak spotkałeś Chrystusa? Ja spotkałam Chrystusa, kiedy czytałam Słowo Boże. Przekonał mnie o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Natychmiast, kiedy we mnie zamieszkał, tak, mocarz odpadł z mojego życia. Lęk. I o tym mogę świadczyć. I żebym nic do końca swojego życia miała nie powiedzieć i mówić tylko to, to to ma sens. Bo to jest moje osobiste przeżycie. Nie powiem nic więcej. Rozumiecie? Mogę ubogacić moje świadectwo, tak? O moje dalsze przeżycia na co dzień z Bogiem, ale nie powiem nic w moim świadectwie, co nie miało miejsca. Rozumiecie? I ty też nie mów rzeczy, które tak naprawdę, których nie przeżywasz. Wiecie, bo to są w ogóle rzeczy, które nic, one nic nie przynoszą. One nic nie przynoszą, nic. Ale jest, tak, ogromna reklama. Bo jest ogromna reklama. Bo to drzewo życia w ogrodzie, ono gdzieś tam sobie stało, tak? Ale drzewo dobra i zła, po prostu było, ono było wielkie, tak? Ono miało na sobie pełno owoców. I ty każdego dnia będziesz miał takie pokuszenie, żeby tam, wiesz, chrupnąć coś z tego drzewa, tak? A zjem coś z tego drzewa. Wiesz? I tak zjadasz coś z tego drzewa i patrzysz, coś we mnie umarło. W ogóle byłem w niedzielę na nabożeństwie, w ogóle super, super spotkanie. Czuję, że w ogóle życie do mnie przyszło. W poniedziałek natychmiast zszamałem kawałek dobrego i złego. Tak? W ogóle zjadłem z tego drzewa. Pfu. Wiesz, natychmiast coś w tobie umarło. Dlaczego? Bo Bóg powiedział, że jak będziesz z tego drzewa jadł, tak? To w ogóle to śmierć przyjdzie. I to wiecie, do takich rzeczy naprawdę trzeba podejść poważnie. Bo jeśli my nie zrobimy jak gdyby obrotu z tego, co wiemy, no to w ogóle jaki? Słuchajcie, jaki to ma w ogóle sens? Jaki to ma sens? Czyli taki chłopak do mnie napisał, ile czasu przygotowujecie się, żeby na przykład zrobić tam powiedzmy niedzielne spotkanie? W ogóle. W ogóle się nie przygotowujemy. No jak się w ogóle przygotowywać? Po co? Jak my z Bogiem chodzimy? Chodzimy z Bogiem. To jest po pierwsze. Przeżywamy Go. To jest po drugie. Tak? Mamy w ogóle kulturę pokuty. Tak? To jest po trzecie. Tak? Chodzimy z Bogiem, przeżywamy Go i kultura pokuty powoduje, że życie się uwalnia. Chodzenie z Bogiem, przeżywanie Boga i kultura pokuty, tak, powoduje, że ja Boga przeżywam. Ja po prostu Boga przeżywam. Przecież ja w ogóle nic innego nie mogę pokazać. Pokazuję takiego Boga, jakiego doświadczam. Tak? Każde moje doświadczenie Boga powoduje, że ja w ogóle wolność we mnie rośnie. Wolność we mnie rośnie. W ogóle zobaczcie, kiedyś tak pomyślałam sobie, mówię, czemu w ogóle na Jezusa w ogóle stąpiła, już kiedyś wam o tym mówiłam, gołębica, a nie świnia. Bo świnia jest ciężka, a gołąb jest lekki. I osoba wolna, tak? I osoba wolna to osoba lekka. To osoba lekka. Ona ma lekkość w przekazywaniu Bożych rzeczy. Lekkość. Ludzie mówią, ale to tam się to przygotowujecie? W ogóle się nie przygotowujemy. Po prostu generalnie żyjemy z Bogiem, często mówimy tylko sobie w jakiej tematyce, tak? Ale to w ogóle nie ma czegoś takiego, że my sobie siedzimy i w ogóle po 4 godziny jakieś tam kazania piszemy. Wiecie, kiedy siedzę i próbuję coś sklecić i mam pustkę w głowie, to odchodzę od tego i tego w ogóle nie robię, tak? I siedzę tak samo do takiego momentu, aż w ogóle wiem, Boże, w ogóle o co chodzi? Chodzi o to, żeby uwolnić życie. Chodzi o to, aby uwolnić życie. Żebyś miał wyjść i powiedzieć najmniej chwalebną rzecz w swoim życiu. To wyjdź i to powiedz. Pamiętaj, to ubogaci ludzi. Kiedyś wam powiedziałam o tym, żebyście robili użytek ze swojego życia. To jest mega ważne. Wiecie, mnie kiedyś uczono, że moje stare życie jest moim skarbem. Moje stare życie jest moim skarbem. To są drzwi do ludzi. To są drzwi do ludzkich serc. Kiedy ja się zwierzam, tak? Kiedy ja opowiadam, to ja otwieram sobie drzwi do ludzkich serc. Chrystus nie chował się ze swoimi uczuciami. On się nie chował ze swoimi uczuciami. On miał tak swoje emocje. Dlatego, że on w ogrodzie Getsemane doświadczył realnego lęku. I powiedział do Ojca, tak? Jeśli to nie jest Twoja wola, to oddal ten kielich ode mnie. Rozumiecie? Więc skoro nasz mistrz
daje nam taki przykład, to gdzie tu jest w ogóle miejsce, tak, na poprawne zachowania? Tu nie ma w ogóle, tu nie ma miejsca na poprawne zachowania. Wiecie, ja w ogóle marzę o tym, żeby ludzie brali wolność do tego stopnia. Ostatnio Sandra w ogóle wzięła mikrofon i tak zaczęła skakać. Ja mówię, o Boże, w ogóle. I mówię, jeszcze trochę byśmy to pociągnęli. To Sandra, bo tutaj chyba skakała, mówię, od podłogi do sufitu. Rozumiecie? Poczuła wolność, poczuła lekkość. Jakaś lekkość w działaniu przyszła, tak? Z czegoś została uwolniona, zaprezentowała życie, uwolniła to, co było w niej. Nie stała ściśnięta, tak? A może ty tak wielokrotnie masz, że w ogóle robisz co innego, a tak naprawdę wewnątrz miałeś w ogóle i co innego chciałeś zrobić. W ogóle chciałam podskoczyć tak. Albo tak. Rozumiecie? To są te proste informacje. To są te proste informacje o życiu. Przeżywaj Boga i żyj z tym Bogiem. Uwalniaj życie, tak? A przeklinaj wszystko, co życiem nie jest. Wstrzymuj tego wzrost. Nie częstuj też ludzi, tak? W ogóle ja teraz siedzę i mówię, w ogóle pewne rozmowy w ogóle nic nie wnoszą. One zupełnie nic nie wnoszą. Ale powiedz prawdę. Idź i w ogóle komuś powiedz prawdę. Na przykład, słuchaj, nie lubię ciebie. W ogóle w duszy mojej tak mnie wpieniasz, tak? Ale daj łapkę, pomodlimy się, tak? W ogóle daj łapkę, pomodlimy się. Ojcze, ja w imieniu Jezusa usuwam wszelką niezgodę między nami. W imieniu Jezusa Chrystusa. Diable, ty, który czynisz podziały, wąt z naszej relacji. Rozumiecie? W ogóle my musimy umieć zrobić obrót z Chrystusa. Bo wiecie, w ogóle ja kiedyś pamiętam, że jak zostałam napełniona Duchem Świętym i tak w ogóle mówię, tak bym chciała, żeby tak mi zostało. Tak bym chciała już do końca. Wiesz, tak bym chciała już do końca, żeby tak mi zostało. A Bóg potem do mnie powiedział, ja jestem niezmienny. Ja jestem niezmienny, w ogóle tak jak w Ciebie wszedłem, tak? Ja mówię, to co teraz? W ogóle wiesz, chcę się uwolnić przez każdy element Twojego ciała, przez każde Twoje poruszenie, przez każdy opuszek Twojego palca w ogóle, rozumiecie? Ja miałam ogromną opresję na to, żeby być prawdziwym człowiekiem. Ale z drugiej strony wiedziałam, że jeśli nie będę prawdziwa, to w ogóle zostanę w śmierci, w ogóle rozumiecie? W śmierci zostanę, w ogóle będę w śmierci, muszę być prawdziwa. Muszę tak mówić, jak mówię, bo tak mam, inaczej nie mogę. Mogę odegrać tylko siebie. I ty odegraj tylko siebie. Nie odgrywaj kogoś innego. Odegraj tylko siebie. Odegraj pewną rolę w swoim życiu. A zobaczysz, jakie życie wyswobodzisz. Chcę, żebyście zapamiętali dwie rzeczy. Rana przynosi śmierć. W przekazie, tak? Więc pamiętaj, każda rana musi. Ona musi być zabliźniona. Ktoś może być, wiesz, Chrystus zabliźnił wszystkie rany. Nie, ale nie twoje. To jest teologia. Ha, niczego się nie boję, niczego się tam nie wstydzę. W ogóle diabeł może mi się pobujać na kalafiorze. Ja wiem, zaraz ci żona dojedzie w domu. Proza życia. To jest proza życia. Rozumiecie? Wiecie, o czym mówię? Czemu ja to mówię? Bo ja te rzeczy też przechodzę. Ja je przechodzę. Ja w ogóle, ja zaraz stąd wyjdę i będę miała test. Bo to są tak zwane testy. Powiem coś i natychmiast jest zaatakowana dziedzina życia. Tak? Jakaś decyzja? Ojcze? Ja teraz w ogóle będę kochać mojego męża w ogóle. I natychmiast jest test. Mąż zachowuje się jak świnia. Tak? I co? Kobiety lubią brąz. I co w ogóle, co wtedy zrobić? I wtedy trzeba zastosować to, co wiemy, tą informację. Informację, którą wiem w ogóle. Kobieta w ogóle pozyska swojego męża bez słowa. W ogóle nie odzywaj się. Nie gdacz. Nie machaj w ogóle skrzydłami. Tak? Rozumiecie? Ja ostatnio z takim człowiekiem rozmawiam, on mówi, wiesz tam, Bóg ciągle czeka, aż ja tam się odpalę. I ja mówię, ty jesteś chory na głowę. Ty jesteś chory na głowę, w ogóle Bóg nie ma takiego. W ogóle mówię, Bóg jest takim fanem człowieka, że oddał Jezusa na krzyż. Tu się okazał fanatyzm Boga. Fanatyzm Boga przejawił się w tym, że Bóg oddał swojego syna na krzyż. To jest fanatyzm Boga,
w stosunku do człowieka. Ale jak ty będziesz w ogóle stał w takim miejscu, w ogóle wiesz, to ty uważasz, że co? Bóg pójdzie do tego pragnącego. On pójdzie do tego drugiego naczynia. Dlaczego? Bo on chce się wylać. Wiesz, on pójdzie tam, gdzie czasza, jak gdyby podeszła już, wiesz, pod sam czubek, jest w ogóle jedna kropelka, przelewa się życie, wahaha. Rozumiecie? To o to w ogóle chodzi. Ludzie myślą, że ostatnio Artur takiemu człowiekowi mówi, tak, Bóg cię nigdy nie zostawi, ale też nigdy nie będzie za tobą ganiał. Nigdy nie będzie za tobą ganiał. Ja wierzę w taką wąską nić w ogóle prawdy. Zresztą my z Arturem weszliśmy w takie miejsce wolności. Był w pewnym momencie wolny wagat, ponieważ człowiek zboczył z toru. Tak? Człowiek zboczył z toru. A my w danym momencie torpedowaliśmy niebo, przebudzenie, ogień. Rozumiecie? I weszliśmy w to miejsce. Tak? Co musieliśmy zrobić? Związać lęk, związać zawstydzenie i zacząć prezentować odważnie Boga. Prezentuj odważnie życie. Amen.